Zawód kucharza jest dosyć fascynującym zawodem, bo człowiek w pewnym sensie może wyrazić siebie na talerzu. Może pokazać to, co kocha. Wyobraźnia smaku, do tego szczypta pasji, okraszona umiejętnością pracy z ludźmi i wrażliwością na piękno. To najprostszy przepis na to, jak zostać dobrym kucharzem. 30-letni Sławek w kuchni spędził większość swego życia. Gotowanie było moją pasją od dzieciństwa tak naprawdę. Mogę powiedzieć, że swoją komunię przygotowywałem w domu. Tak naprawdę ciasta wszystkie i dania robiłem razem z mamą w domu. Skończenie szkoły technikum gastronomicznego było początkiem tego wszystkiego tak naprawdę, tej drogi do osiągnięcia kariery. Szkołę gastronomiczną w Rzeszowie skończyłem w 2002 roku. A od 10 lat jestem w zawodzie i jakoś spełniam się w tym zawodzie. Kocham to, co robię, lubię to, co robię i jest to moją pasją, także łączenie przyjemnego z pożytecznym jest dosyć fajną rzeczą, która wydaje mi się, że mi wychodzi. Sławek jest szefem kuchni w hotelowej restauracji. Wymyśla nowe dania, kieruje ludźmi, czuwa nad ich pracą. Podobnie Rafał. Zanim został szefem kuchni, skończył szkołę zawodową, później technikum gastronomiczne. Po szkole trafił do tej restauracji. Pracuje tu od 10 lat. Kieruje pracą zespołu. Moja praca na co dzień polega na organizowaniu imprez, przygotowaniu dań restauracyjnych do karty bankietowych. Tak, zabawa, układanie na talerzu, łączenie smaków. Artystyczna wrażliwość pozwala mu każdego dnia robić na talerzach prawdziwe dzieła sztuki. Żeby pracować w zawodzie kucharza, na pierwszym miejscu jest smak. Bez smaku to kucharzem się raczej nie zostanie. Na drugim miejscu jest wizja na talerzu, układanie dań, tak goście jedzą oczami. Chociaż praca kucharza to zawód pewny, ludzi do pracy w tej branży wciąż brakuje w województwie podlaskim i w kraju. Potrzebujemy kelnerów i kucharzy, pomocy kuchennych, bo tej obsługi brakuje. Jest bardzo dużo restauracji i wszyscy potrzebują szkoły. No nie ma dużo szkół, które by kształciły w tych zawodach. W dzisiejszych czasach dość ciężko jest z pozyskaniem od razu wykwalifikowanych pracowników, dlatego nasza firma od wielu lat już stawia na młodzież i sukcesywnie staramy się pozyskiwać takie młode osoby, które chcą się uczyć, które chcą się rozwijać, ułatwiamy im to, pomagamy, wysyłamy różne szkolenia, mają też możliwość w codziennej pracy uczyć się od doświadczonych kucharzy, od szefa kuchni, od jego zastępców, którzy jak najbardziej, jeżeli są tylko w stanie, to dzielą się wiedzą z nowymi pracownikami. Realizowany w województwie podlaskim projekt Dobry Zawód, Fajne Życie ma przekonać młodych ludzi, by wybierali szkoły zawodowe i uczyli się konkretnych fachów. Dobry kucharz podstawy gotowania, podstawy prac na kuchni wynosi ze szkoły, tam musi poznać tajniki gotowania, przygotowania i tak naprawdę pracy na kuchni. Aczkolwiek też liczy się własna inwencja, smak, pomysłowość i tak naprawdę tą pracę niestety, ale trzeba lubić. 18-letnia Małgosia dopiero zgłębia tajniki gotowania. Fachu kucharza uczy się w Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku. Od zawsze lubiłam gotować i gotowanie to taka moja mała pasja, więc postanowiłam, że pójdę na gastronomię, żeby się rozwijać, żeby potem pójść do dobrej, płatnej pracy, żeby po prostu spełniać swoje jakieś tam małe marzenie. Podstawy gotowania zdobywa też koleżanka Małgosi, Iza. Od dawna lubię gotować, sprawia mi to ogromną przyjemność. Dlatego wybrałam tą szkołę, która pozwala mi kształcić się w tym zawodzie, którym chciałam od kilku lat. W gimnazjum już tak myślałam nad jaką szkołą, ale wiedziałam, że gastronomia to jest dobry wybór. W trzeciej klasie mieliśmy miesięczne praktyki. Każdy z nas odbywał te praktyki. Każdy był zadowolony, poznaliśmy właśnie jak to wygląda to wszystko. Dostaliśmy także oceny, oceniono nas i myślę, że w przyszłości będę miała zapewnioną po prostu pracę. Średnie zarobki kucharza w województwie podlaskim to ponad 2600 zł brutto. Doświadczony szef kuchni w dobrej restauracji może dostać już 3-4 razy więcej, ponad 10 tysięcy złotych. Pracy w tym zawodzie nie brakuje, wystarczy mieć chęci i podstawy gastronomii. By podejrzeć od kuchni także inne zawody i zmienić stereotypowe myślenie o nich, gimnazjaliści z województwa podlaskiego odwiedzają szkoły zawodowe i pracodawców. Uczniowie z Jeleniewa poznali Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. To jeden z etapów projektu Dobry Zawód, Fajne Życie.
też możemy realizować praktyki zawodowe, które są zajęciami jakby praktycznymi dla technikum. Szkoła zawodowa jest szkołą, która przeżywa swój renesans, ale mimo wszystko musimy walczyć, w cudzysłowie walczyć, o klienta, czyli przyszłego ucznia. Dlatego też wizyta gimnazjalistów w szkole to jest bardzo ważne działanie, które umożliwia pokazanie szkoły, zaprezentowanie szkoły taką, jaką jest w rzeczywistości. No to musimy to podłączyć teraz. Proszę bardzo. Gimnazjaliści mogą się po prostu przekonać, że obecnie kształcenie zawodowe to nie tylko praca przy starych maszynach, przy kielni i taczce, ale mogą doświadczyć w czasie wizyt takiej próby pracy, tak? Czyli pomontować nowoczesne systemy mechatroniczne, układy elektroniczne, popracować na obrabiarkach sterowanych numerycznie, doświadczyć innego kształcenia zawodowego. Po naciśnięciu przycisku tłoczysko siłownika się wysunie i mamy sterowanie siłownikiem jednostronnego działania, więc zapraszam. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ma bardzo bogatą ofertę. Ma technikum, ale też szkołę branżową pierwszego i drugiego stopnia. Dużo jest zawodów technicznych. Jeżeli miałabym wybierać, to bym wybierała właśnie fryzjerstwo albo fotografię. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach to prawie wiek doświadczeń i kilkanaście kierunków kształcenia. Od lat dominują te związane z branżą elektryczną, mechaniczną i budowlaną. Ale nie brakuje też zawodów związanych z najnowszymi trendami i technologiami. Chcemy też pochwalić się swoją współpracą z pracodawcami, którzy wspierają nas w kształceniu zawodowym, chociażby przez to, że część zajęć realizowanych jest na ich terenie, na ich sprzęcie, którego my jako szkoła zakupić nie możemy, bo jest za drogi i za szybko się zmienia. Tak? Realizujemy praktyki zawodowe w tych właśnie firmach, a jednocześnie chcemy się też pochwalić, że my na przykład na praktyki wyjeżdżamy za granicę, do Pragi, czy też do Niemiec. I dokręcamy. Już siedzi. Dobra, siedzi. Bardzo mnie fascynowało właśnie ta mechatronika, ale miałam właśnie pomysł na logistykę. Dzięki tym przyjazdom tych szkół mogę jakby bardziej się dowiedzieć, czy ta szkoła właśnie będzie, moim zdaniem, czy będzie mi pasowało, czy będzie mi się podobało, czy właśnie nie. By gimnazjaliści mogli lepiej wyobrazić sobie, co mogą robić po skończeniu takiej szkoły technicznej, odwiedzili jednego z potencjalnych pracodawców, firmę znajdującą się w suwalskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Będę musiał go zmierzyć i później wyciąć kształt, który chcę gdzieś tam uzyskać i wykorzystać go dalej w obróbce na następnej maszynie, tak? Wybór szkoły to trudna decyzja, ponieważ stoję przed takim wyborem, który ukształtuje moje życie. No i myślę, że na pewno chciałbym pójść w kierunki informatyczne, no bo to zawód bardzo przyszłościowy, a na pewno taka przyszłość, która da mi dużo pieniędzy, może mi zapewnić dobrą starość. Maszyna stworzona pod nasze potrzeby, to jest nasza największa maszyna do obróbki metali. Tutaj właśnie tworzymy nasze narzędzia. Wybór szkoły po gimnazjum jest bardzo trudny, przynajmniej dla mnie, bo waham się między dwoma szkołami, a takie wizyty na pewno pomagają nam, by tak bardziej ukierunkować siebie w dalszej przyszłości. Możemy poznać, jak tu co się robi i możemy jakoś tak wiązać z tym przyszłość. To na pewno buduje naszą też jakoś tak stabilność zawodową, że będziemy wiedzieli, że możemy znaleźć tutaj zatrudnienie. Liczymy na to, że część z nich, widząc, jaka to jest firma, jakie mamy możliwości, jakie innowacje, technologie, zachęci, będzie zachęcona, żeby pracować u nas w przyszłości. Zresztą mamy kierunek, nad którym sprawujemy patronat. Jest to kierunek w szkole technicznej, operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. I niejednokrotnie osoby po skończeniu tego kierunku przychodzą do nas do pracy, wcześniej ucząc się zawodu. Firma jest jednym z głównych producentów listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych w Suwałkach. Wymyśla własne technologie produkcji, dlatego ciągle podbija kolejne rynki i rozwija się. Obecnie zatrudnia 250 osób. Wizyty u przedsiębiorstwa są potrzebne, ponieważ pomagają nam zobaczyć, jak to wszystko wygląda, na czym to polega i po prostu pokazać nam, jak to będzie w przyszłości. Wejdziemy do maszyny, którą nazywamy drutówką, tam też dokonujemy dokładnych cięć, to są takie cienkie pręciki, które dokonują nacięć.
Przedtem zwracałam uwagę na to, co mnie bardziej interesuje, ale teraz porozmawiać ze starszymi i bardziej z takimi, którzy już skończyli szkoły, to teraz patrzę tak najbardziej, co jest potrzebne na rynku, tak żeby znaleźć zatrudnienie i żeby skończyć ten zawód, w którym chcę pracować.